No dzisiaj policzyliśmy, po 11 latach się spotykamy i śpiewamy tą piosenkę. Aż nie wierzę, że tyle czasu minęło, ale taka jest prawda. Kiedy o 7 dzień już na dobre wstanie, muszę się zbierać, zajęć mnie czeka 100. Sprzątam, woskuję, myję i robię pranie. Zmiatam kurz, a tu już robi się kwadrans. Napisała do mnie Agnieszka Tomicka, producentka, kierowniczka muzyczna właśnie Roszpunki. I zapytała, czy miałabym ochotę wziąć udział w castingu, więc ja oczywiście się zgodziłam. Było to dla mnie jedno z marzeń wtedy na tamten czas, żeby wziąć udział właśnie w takim filmie animowanym. I szczęśliwie przeszłam casting i tak zaczęła się ta przygoda. Tutaj skłon, tutaj krok, pnę się wzwyż, lubię szyć, już czytać nie ma co, na pamięć wszystko znam, malować nie ma gdzie, nie widzę białych plam, a potem włosy, włosy, póki siłę mam, od lat tej wieży zamknięty drzwi. Zdecydowanie jest różnica w nagrywaniu swoich własnych utworów, a jeśli chodzi o dubbing. Przede wszystkim, jeśli chodzi o dubbing, no to musimy się wczuć w jakąś postać. Czasem zaśpiewać wręcz nie swoim głosem, zmienić go, zmodulować. Ja pamiętam, że jeśli chodzi o tą rolę, miałam takie zadanie, żeby udawać 18-letnią dziewczynkę, która wchodzi w to dorosłe życie, więc ten głos musiał być bardzo delikatny, niewinny, taki, jak to się mówi, spiczowany wręcz, więc bardzo dużo musiałam śpiewać na uśmiechu i być trochę nie sobą. Ale to było ciekawe doświadczenie i no zdecydowanie różne, jeśli chodzi o nagrywanie swoich własnych utworów. Kwiatku, światło zbudź, pokaż mocy tak, odwróć czasu bieg i wróć mi dawny skarb. Nie od samego początku mieliśmy film przed oczami. Na samym początku, w trakcie prób, jeszcze zanim podeszliśmy do samych nagrań, bardzo często dysponowaliśmy tylko i wyłącznie takimi szkicami, które przesyłali nam producenci ze studia amerykańskiego. I nie było Roszpunki, nie było kolorów, nie było twarzy, tak naprawdę nie widzieliśmy, jak te postaci wyglądały. Były takie swego rodzaju storyboardy, czarno-białe, jakieś takie szkice, które przedstawiały postaci. To było w totalnym bezruchu. Więc no, super sprawa zobaczyć, jak od podstaw też powstaje taki film. Nie myślałam, że właśnie takie sceny, takie storyboardy będzie nam dane, że tak powiem, zobaczyć. A później w trakcie nagrań na szczęście już mieliśmy całą mimikę, bo też to jest ważne w trakcie nagrywania filmu, śpiewania, czy tak jak w przypadku Julki, mówienia, grania roli, żeby widzieć tą twarz, żeby móc trochę dostosować ten głos nasz do danej postaci. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Śpiewam tak, jako Mandy Moore. W ogóle taka anegdota, kiedy zdecydowałam się w ogóle pierwszy raz w życiu zaśpiewać przed publicznością i teraz właśnie sobie to uświadamiam, to zdecydowałam się właśnie na piosenkę z, nie pamiętam jak ten film się nazywał, ale ona grała taką dziewczynę, która chorowała i zaśpiewała na scenie w szkole jeden utwór i ja zaśpiewałam ten utwór jako ja pierwszy raz przed publicznością, a wiele lat później właśnie doszło do takiej sytuacji, że dubbingowałam te piosenki za Mandy Moore. Stoję tu, patrzę prosto w światło, stoję tu, myśli mkną jak wiatr, nagle wiem, to nie jest sen, to tutaj jest mój świat.
ja byłam zachwycona tą piosenką od samego początku. Ubolewam po dziś dzień, że słuchajcie, nie nagrywałam tego wspólnie z Maćkiem Szturem. No tak się wydarzyło. Nagrywaliśmy to wszyscy na raty w innym czasie, każdy miał inny grafik, ale możliwość zaśpiewania, zapisania się w historii jakiejś takiej polskiego dubbingu właśnie dzięki tej piosence, no jest na mnie mega zaszczytem. Po raz pierwszy widzę blask, żadnych mgieł i chmur już nie ma. Po raz pierwszy widzę blask, noc dorównać pragnie dniu. Tak się rodzi nowy czas. Dla mnie było to trudne przestawić się, zrozumieć, zacząć interpretować. Po prostu nie miałam takich jeszcze zasobów, takiej wiedzy i umiejętności po prostu, żeby to zrobić. Więc obecność kierownika muzycznego, no to było dla mnie wszystko. To właściwie dla Roszpunki było wszystko. Ja tylko gdzieś tam użyczałam głosu. Ale bez tego ten film nie miałby takiego przekazu. To trzeba było każde słowo wyśpiewać z odpowiednią intencją, z odpowiednią prawdziwą, szczerą radością, bądź właśnie smutną emocją. Jest też taki fragment w tym filmie, kiedy śpiewam piosenkę Zaklęcie? Ulecz każdą zran. Odmień losu plan. Ale to jest ten drugi dawny blask, który Roszpunka śpiewa wtedy, kiedy Flynn odchodzi już z tego świata, bo tam matka namieszała. I pamiętam, że autentycznie udało mi się wzbudzić te emocje dzięki właśnie też ekipie, która była. Wzbudzić jakieś takie bardzo trudne emocje w sobie i zaśpiewałam to płacząc po prostu. Ja to oczywiście słyszę, ludzie może tego nie słyszą, ale to było ważne, żeby właśnie tą emocję uzyskać. I myślę, że dzięki temu to było takie prawdziwe i wzruszające. Co stracone znajdź, wróć mi dawny skarb. Aczkolwiek muszę się pochwalić, bo jest to mój ogromny kompleks, że nie zagrałam całej roli. Podchodziłam do castingu, ale nie dałam rady. Julka mnie ubiegła. Oczywiście mówię to naprawdę z dużym komplementem dla Julii, bo zrobiła świetną robotę. Muszę się pochwalić, że zagrałam w dwóch, zdaje się, trailerach, bo Julia nie mogła już wtedy brać udziału w nagraniach, miała jakieś inne rzeczy. To chyba był jakiś taki intensywny czas dla niej. I powstawały trailery już po zakończeniu nagrań do filmu. I produkcja mnie poprosiła, żebym wydała z siebie jakieś tam dźwięki, więc te trailery można jeszcze zobaczyć, cały czas funkcjonują, więc... Nauczyzała się już? Jej! Masz! To jest mój ogromny powód do dumy, także nie tylko śpiewanie, ale też trailery. Marzenie mam, marzenie mam, marzenie mam, marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym mi zależy. Cieszę się, że zeszłam z wieży. Kochani, tak jakby marzenie mam. Na pewno jest to wyjątkowe i takie magiczne. Ja dzisiaj podczas nagrań wiele rzeczy sobie przypomniałam z tamtego okresu, z tego czasu, kiedy się chodziło do studia. Przypomniałam sobie te wszystkie szczęśliwe chwile, ale też trudne, bo to też było wyzwanie dla mnie. No i przede wszystkim tych fantastycznych ludzi, z którymi pracowałam przy tym filmie. Agnieszka Tomicka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Wyjątkowa osoba, też bardzo mocno mnie prowadziła przez cały ten proces, więc bez niej bym nie dała rady na pewno.